jeden, start! Za nami Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz zorganizowany z tej okazji bieg Tropem Wilczym. Impreza po raz pierwszy odbyła się na trasach wokół Zalewu Witoszówka w Świdnicy. Na starcie biegu stanęło ponad 400 osób. Każdy z nich otrzymał pakiety startowe z pamiątkową koszulką, a na mecie medal. Poza tym nagrodę otrzymali także najmłodszy oraz najstarszy uczestnik wydarzenia. Wśród uczestników rozlosowano także książki o tematyce patriotycznej. 1963 km. Taki dystans do pokonania mieli zawodnicy. Liczba ta jest ściśle związana z roczną datą śmierci Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, ostatnim poległym w boju partyzantem ruchu poakowskiego w Polsce. Na mecie dla biegaczy przewidziano poczęstunek, harcerską grochówkę. Przygotowano także możliwość zagrzania się przy ognisku. Młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury przygotowała program artystyczny, który w ten chłodny dzień zagrzewał do biegu. Impreza miała charakter rekreacyjny i patriotyczny. Głównym jej celem było przekazanie treści historycznych oraz popularyzacja wiedzy na temat żołnierzy wyklętych. Głównym organizatorem wydarzenia była Fundacja Wolność i Demokracja, poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska, a koordynatorem projektu od lat jest Tadeusz Grabowski.